Powiedziane jest w zadaniu, że każdy z poniższych kwadratów reprezentuje jedną całość. Ten kwadrat to jedna całość, ten to też całość, razem to dwie całości, dwie jedności, czyli dwa, a tutaj mamy mniej niż jedną całość. I pytanie brzmi: jaką liczbę reprezentuje niebieska powierzchnia? Odpowiedź zapisz jako ułamek dziesiętny. I jak widać będzie to 2 i jeszcze trochę. 2, Pomyślmy, ile to będzie dokładnie: jedna całość, dwie całości, a tutaj mamy całość podzieloną na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 równych części. Czyli podzieliliśmy całość na dziesiąte części. Każdy z tych pasków to jedna dziesiąta i 7 z nich jest zakolorowanych na niebiesko: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli ta część to 7 dziesiątych, czyli razem będzie i 1,2,7. Gdybyśmy chcieli zapisać to jako liczbę mieszaną, to byłoby 2 i 7 dziesiątych. Ale odpowiedź mamy zapisać jako ułamek dziesiętny, czyli zamiast zapisać i 2,7 zapiszemy 2,7. Bo miejsce zaraz po przecinku, pierwsza pozycja po prawej stronie przecinka to pozycja dziesiątych. Czyli w takim zapisie mamy dwie całości, dwie całe jedności, ta i ta i dalej siedemdziesiątych. Ta siódemka to pozycja dziesiątych, czyli tak zapisane 7 to siedemdziesiątych. Jedziemy dalej. Następny przykład. Pytanie jest takie samo, jaką liczbę reprezentuje niebieska powierzchnia? Tym razem mamy trzy całe jedności i kawałek czwartej. Ta czwarta, tak jak poprzednio jest podzielona na dziesiąte części, tym razem paski są ustawione pionowo, jest ich wszystkich razem 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystkie są równe, więc każdy z nich oznacza jedną dziesiątą, a zakreślono niebieskim kolorem 5 z nich, czyli zakolorowana część tego kwadratu to 5 dziesiątych, czyli razem mamy 3 jedności i 5 dziesiątych. Zapisujemy 3, a po przecinku na pozycji dziesiątych piątka. 3,5. 3 i 5 dziesiątych. I następny przykład. Duży kwadrat 101. Jaka liczba reprezentowana jest przez zakolorowaną powierzchnię? Mamy tutaj 100 małych kwadratów. 10 kolumn i każda kolumna składa się z 10 kwadratów. 10 razy 10 równa się 100, czyli tych małych kwadratów jest 100. Wszystkie są równe, czyli każdy z nich to jedna setna tego dużego kwadratu. A zakolorowanych jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ze 100. Jak to zapisać? 0 jedności, potem przecinek, po przecinku znowu 0, bo mamy 0, i jesteśmy na pozycji setnych. A ponieważ mamy 9 setnych, 9 zakolorowanych ze 100 wszystkich, to zapisujemy na pozycji setnych dziewiątkę. Dziewięć setnych. I jeszcze jeden przykład. Mamy taki sam duży kwadrat, podzielony na sto małych, równych, czyli każdy z nich to jedna setna, a te dwa niebieskie to dwie setne. Jak to zapisać? Gdybym zapisał tak, to by było dwie dziesiąte, ale mamy dwie setne, czyli zapisujemy 0,02. Mówię Wam, że przecinek to doskonały wynalazek.